rowerowo. Damy jej teraz chwilę odpocząć, bo jednak swoje lata już ma. Proszę Państwa, nie zdążę wyprowadzić, tylko mam taką informację. Oprócz tego, że Hiszpania prowadzi 1-0. Mam taką informację, że Eleni będzie nam długo śpiewała, bo jest o 10 lat młodsza od Krawczyka, a o 12 lat od Rudowicza. Rozpoczynam teraz nauki języka greckiego. Oczydzi raz o między raz, oczydzi między chodzi raz. A nemik jest ty cindzi jasny, między ja. Sty cindzi między chodzi raz, a kopcy na cindzi, bo między raz, cindzi między chodzi raz, do piasa nie cindzi, ale między. I cindzi między chodzi raz, to doszło na krzyżu cindzi rejnie, między rejnie, cindzi między chodzi rejnie. Udało się, dobry przykład, bo jedno przysłowie. Mówiła, że łacina i greka zrobi z siebie. Człowieka, dobrze. Proszę Państwa, dodam jeszcze, że zapamiętałem treść mojej pracy magisterskiej. Matematyczne ujęcie kinetyki krystalizacji krzemu pierwotnego w syluminach nateutektycznych modyfikowanych fosforem oraz fosforem i szarką. Udało się. W skrócie teraz opowiem, jak trzy historie niezależne od siebie, ale bardzo krótkie, które dotyczą naszego poznania, jak to się stało, że Eleni jest z nami. A my z otóż 30 lat temu, będąc z zespołem Prometeusz w Bielawie, w rodzinnej miejscowości Eleni, po koncercie przyprowadził Eleni starszy brat. I Eleni specjalnie dla wykonawców, dla muzyków i piosenkarzy z mojego zespołu Prometeusz zaśpiewała parę piosenek. I wtedy, proszę Państwa, wypowiedziałem prawie prorocze słowa. Powiedziałem kolegom, koledzy, przed nami stoi przyszła gwiazda piosenki polskiej. Nie udało się. Ale dołączył do nas później. Historia jego zaangażowania była krótka, ale bardzo dramatyczna. Otóż byliśmy z koncertem w Szczecinie. Po koncercie postanowiliśmy pójść do takiej portowej dzielnicy Poznania, Szczecina, na kolację. Bo ktoś nam powiedział, że tam świetnie jest kucharz, a jeszcze lepszy gitarzysta, który gra. No, faktycznie smakowało, ale Eleni w pewnym momencie mówi, słuchaj, ten młody człowiek świetnie sobie radzi na gitarze. Porozmawiaj z nim, może akurat, może go zaangażujemy. No, a ja niezbyt do tego się zapaliłem, bo pomyślałem sobie, mówię do Eleni, Doruszył watą twarz, ma taką jakoś, mówię, dobrze, porozmawiaj z nim. Podeszłem tak groźnie, bo byłem dużo starszy od niego i powiedziałem, słuchaj, jak masz na imię? A on mówi, nieśmiało, Alek, posłuchaj, Alek, ze złamanym nosem, zagraj żurbę. A on mówi, tak, ale ja nie mam złamanego nosa. I wtedy wyprowadziłem prawie sierpowi. Bum! Złamałem mu nos i gra żurbę do dzisiaj. Graliśmy już z Alkiem w trio, graliśmy w Poznaniu, już rozkładamy sprzęt, pierwsze akordy zorby. W pewnym momencie Alek mówi, Kostas mówi, słuchaj, jakiś facet, nie znam go, gra z nami. Spojrzałem z boku, jakiś gitarzysta z nut grał z nami w filharmonii. No, a ja w tym momencie mówię, a mnie nie przeszkadza, nie gra. I gra do dzisiaj. Później okazało się, że Andrzej jest znanym kompozytorem, napisał parę piosenek dla Sośnickiej i dla Szypińskiej, przepiękną pieśń wspaniałych rodziców mam. To jego kompozycja. W tamtych latach Andrzej był też bohaterem parę skandali obyczajowych. Oto okazało się, że miał romans z Reną Dżedzis. Natomiast było wiadomo, że w każdym porcie Andrzej ma znajomą. Andrzej, opowiedz, jak to było w Odessie. Proszę bardzo. Posłuchajcie Państwo, jeżeli chodzi o Odessę, to ja tam nigdy nie byłem. A nie mówiłem, proszę bardzo. Proszę Państwa, teraz nastąpi moment, którego niezbyt lubię, ponieważ Eleni wypowie pewną formułę niezbyt przyjemną dla mnie. Ja chciałem tylko przypomnieć, że tutaj z lewej strony, w tym naszym busze granatowym, pani Małgosia, która od 45 lat jest żoną naszego Alka,
prowadzę sprzedaż płyt. Te płyty może nie kosztują, 20 zł kosztuje jedna, ich tych płyt nie ma w sprzedaży, ale po koncercie Leni podpiszę je i wtedy nabiorą wartości. Wobec tego oddaję teraz mikrofon. Leni, proszę posłuchać uważnie tą formułę, którą wypowiem. Panu już dziękujemy, pan się zmęczył. Starszym panem. Moi kochani, teraz wspólnie musimy wyśpiewać stare nasze przeboje. Rozpoczniemy piosenką Kostasa. Dla ciebie jestem ja, a dla mnie... Pamiętacie tę piosenkę?